miło przyjść na konferencję w końcu po wygranym meczu, zwłaszcza u siebie. Chciałbym podziękować przede wszystkim drużynie, że w tak ciężkim momencie, jakim znaleźliśmy się, potrafiła mentalnie podnieść to spotkanie. Przede wszystkim graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która jeszcze w tamtym roku i dzisiaj, na dzień dzisiejszy, też jest blisko barażowych miejsc. Bardzo dobra pierwsza połowa, zagraliśmy tak jak chcieliśmy, zawodnicy udźwignęli to przede wszystkim mentalnie. Pokazali duży charakter i co cieszy, że zdobyliśmy dwie bramki. Także jeszcze raz duże brawa dla chłopaków. Jest chwila radości, ale od poniedziałku chłodne głowy i trzeba się skupić, bo wiemy jak jest w tabeli. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Teraz poprosiłem Ciebie, Mateusz, żebyś powiedział jako kapitan, jak ten mecz przeżywałeś, jak on wyglądał, co się działo w szatni i w szerbie. Na pewno dobrze weszliśmy w ten mecz. Szybko strzelona bramka. Usiedliśmy na nich dobre 20 minut. Dobrze się czuliśmy. Potem troszeczkę oddaliśmy im piłkę i graliśmy w defensywie. Tak samo drugą połowę też dobrze rozpoczęliśmy, też strzeliliśmy bramkę i niestety ta druga połowa już była trochę gorsza, trochę więcej jakby zostawiliśmy im miejsca, zepchnęli nas do defensywy i bardzo dużo zdrowia przez to musieliśmy zostawić, ale najważniejsze, że zdobyliśmy 3 punkty, fajnie jest się w końcu pocieszyć w szatni, dawno tego nie było, także myślę, że teraz jedziemy na trudny teren do Wigier i myślę, że też powalczymy jakieś punkty. No na pewno było słychać na boisku, że jest ogromny doping. Chcielibyśmy, żeby w każdym meczu ten doping tak wyglądał. Oczywiście wiadomo, że to nie jest też od nas zależne, ale na pewno wyniki też będą napędzać większą ilość osób na trybunach. No i to jest zrozumiałe, więc będziemy robić wszystko, żeby kibiców też zachęcić, żeby przychodzili jak największą ilością. Ja już na koniec, tak już też do kibiców, naprawdę podziękowania za to, że w tak licznej grupie się zjawili na stadionie i myślę, że to dzisiaj było widać, że taki doping w tak licznej grupie bardzo pomaga, a zwłaszcza to, że pojawili się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i to też na pewno daje dużo otuchy chłopakom. Trudno się gra mecz, kiedy w pierwszej minucie traci się bramkę z rzutu karnego. Na pewno taka sytuacja determinuje to, co się będzie działo dalej. Ta bramka jakby wyzwoliła bardzo dużo takiej sportowej złości, agresywności u gospodarzy, a wydawałoby się, że to my powinniśmy być źli. Niestety pierwsza połowa bardzo źle była rozegrana. W drugiej połowie próbowaliśmy coś zmienić i rzeczywiście można powiedzieć, że staraliśmy się dosyć mocno tych sytuacji takich, gdzie piłka była często w polu karnym gospodarzy było sporo, natomiast no, nie ma jakości. Niestety musimy od początku sezonu ciągle szukać optymalnych rozwiązań przy problemach zdrowotnych, chociażby Kaszuby, Łuszkiewicza, ciągle mamy problem ze środkiem pola. Tam jest dużo problemów z płynnością w grze, przez to z konieczności na środku pomocy gra Gawlik. Wymagamy od młodego Wysokińskiego, żeby już był jednym z liderów. Niestety tak się nie dzieje i to też ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje na boisku. Przeciwnik strzelił drugą bramkę, na pewno jakiś tam błąd w ustawieniu, ale no, musieliśmy się otworzyć, musieliśmy poszukać bramki wyrównującej. No niestety stało się. Od tego momentu przeciwnik bardzo zmobilizowany, bardzo duża determinacja do przeszkadzania, do gry w obronie. No, tak to się gra, kiedy ta druga strona chce zrobić wszystko, żeby strzelić bramkę. Jedną strzeliliśmy za mało, widocznie umiejętności, możliwości było zdecydowanie za mało. Aczkolwiek tak ogólnie rzecz biorąc, no, trzeba powiedzieć, że u gospodarzy było widać więcej złości, takiej determinacji, a my przyjechaliśmy być może jako faworyt. No, kolejny raz się potwierdza, że jak
jak dajemy sobie strzelić bramkę, to z tym są duże, duże problemy w konstruowaniu akcji ofensywnych, no bo do tego są potrzebne umiejętności, jakość, a niestety dzisiaj było ich za mało. Dziękuję.